Czy nie byłoby wspaniałe, gdyby istniał kurs online, który pokazuje krok po kroku, jak zacząć swoją przygodę z lataniem w świetle prawa obowiązujących przepisów i nie kosztuje takiej góry pieniędzy jak kurs na świadectwo kwalifikacji? Kurs online, który pokazałby Ci z komentarzami przykłady, wykładnie prawa, obowiązujące akty prawne, a także to, jak przygotować się do pierwszych lotów, gdzie je przeprowadzić. Pokazałby Ci, jakie są Twoje prawa, co zrobić w przypadku kontroli ze strony policji czy straży miejskiej. Kurs, który pokazałby Ci, jaki jest zakres Twojej odpowiedzialności, jak przystąpić do przygotowań, jak oszacować, czy w danym terenie możesz latać, jaka jest Twoja odpowiedzialność, Twój zakres i co powinieneś zrobić, a na co zwrócić szczególną uwagę. Kurs, który da Ci pewność, pozwoli pokazać, w jakich odległościach możesz latać od obiektów strategicznych, lotnisk, gdzie nie możesz latać, gdzie narażasz się na konsekwencje. Kurs, który stanowiłby przewodnik po strefach, które nie są dostępne do latania. Pokazałby Ci, jak odnaleźć się w rejonach zamkniętych, w rejonach o ograniczonych lotach. Jak daleko możesz latać od lotniska, na jakim dystansie. Co z innymi terenami, co z imprezami na przykład publicznymi w plenerze. Nazywam się Rafał Galiński i od szeregu lat moją pasją jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. W tym kursie starałem się zawrzeć wszelkie moje, ale nie tylko moje, doświadczenia, wiedzę, kompetencje dotyczącą latania dronami. Zarówno moją, jak i moich kolegów. Przez szereg dni, tygodni, miesięcy i lat zbierałem doświadczenia. Kształciłem się, poszerzałem wiedzę po to, żeby teraz w tym opracowaniu przekazać Ci gotowy produkt, gotowy pakiet informacyjny. Mamy tutaj najświeższe przepisy, które weszły w życie w styczniu 2019 roku. Mamy interpretację prawników. Mamy też narzędzia, które pozwalają na oszacowanie zarówno gotowości do lotu, jak i oszacowanie, czy danym dronem na danym poziomie uprawnień jesteś w stanie wykonać lot w danym miejscu, a jeżeli tak, to na jakich warunkach. Po ukończeniu tego kursu powinieneś przede wszystkim mieć pewność siebie, wiedzieć, być świadomym, w jakim terenie możesz latać, co z konsekwencjami, jak zachować się w przypadku kontroli, czy ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czy ze strony policji, a może straży miejskiej i pozyskać szereg doświadczeń i wiedzy. Jestem przekonany, że ten kurs przysłuży się do tego, że będziesz czuł się pewnie, że Twoje loty będą dobre, w dobrych terenach, ale także nie będziesz wykraczał poza ramy prawne, jakie obowiązują w Polsce. Jestem przekonany, że ten kurs wniesie dużą wartość, a na potwierdzenie tego masz 30-dniowy czas na zwrot pieniędzy. Zatem nie ma co zwlekać i czekać dłużej. Zachęcam Cię do dołączenia już dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie, Rafał Galiński.